Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. I Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej spotkała się 24 grudnia w sprawie zmiany nauczycieli administracyjnej. Komisja przyjęła na tym punkcie porządku na pierwsze przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia przegląd korespondencji projektem uchwały w sprawie Związku Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia realizacji projektu finansowego i niezależnego planu inwestycyjnego zadań przy inwestycyjnym planowanym przez Radę Dzielnicy 11 podmiotów władzy do realizacji danych projektu uchwały w sprawie realizacji danych projektu. Panie Przewodniczący, Pan czuł głośniej. Tak szybko, żeby tam potem niedługo było. Na czwartek projekt uchwały w sprawie zaciągania zmierzonej dzielnicy w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2013 roku. Ale to będzie jako podpunkt A, teraz tylko samo sprawozdanie. A to tyle. Tyle. Czy są jakieś pytania związane z działalnością Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej? Rozumiem, że nie. Tak. W takim razie przechodzimy do podpunktu A. Właśnie ten projekt uchwały w sprawie zadania powierzonego problematyka osobistego. Proszę o przedstawienie. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej Dzielnicy Podgórzem Warszawskim wnioskuje o budżet o tym projekcie. Nie, projekt uchwały. Przyjmuje się realizację następujących zadań. Wyjazd dla osób niepełnosprawnych. Programy uzupełniające i integracyjne w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznym dla dorosłych. Kwota to jest 50 tysięcy, jak za dużo. Cele integracyjne i nawigacyjne dla maseków, to już nie jest. Teraz proszę Państwa, to taka jest sytuacja, że nie wiadomo, co z tego będzie, bo prawdopodobnie rząd zło zagaduje się tam z tej. Dyrektor rządu zagaduje się. No i teraz nie wiadomo, czy to dojdzie, bo to prawdopodobnie organizator będzie wiedział po raz pierwszy. Czy to dojdzie coś do tego, czy nie dojdzie do tego. Ale szanowni Państwo, ja nie bardzo proszę o spokojnie. Głosu Pan Przewodniczący, myślę, że jest dość istotna. Nie słyszałem się taki, że dostało, że na tym, co oni jeszcze nie podali w ogóle. Jeszcze Pan Przewodniczący nie mówił o dzwonieniu, nie dzwonił do niego, to nie wiadomo, co to będzie. Dadzą wreszcie, przyznają, czy nie przyznają. Ale jak musisz sprawdzić, czy jest jeden punkt, czy dwa punkty? Wszystkie punkty. Wszystkie punkty po prostu. Wszystkie punkty. To co było. Ale co dalej będzie? No, nie wiem. Bo Pan Przewodniczący nie przeczytał wszystkie punkty, które są na tej liście. Tam jest kilka zadań. Drugi był trzeci. Dofinansowanie terapii zajęciowej dla niepełnosprawnego oraz działalności NDS Sosiu Gmisa Sadu Brzyskiego 10 kwota 5 tysięcy złotych. Jeszcze to coś inne zadanie. No jeszcze jest zadanie, proszę Państwa, podjazd dla Białoruski. Rampa zrobimy, nie wiem, gdzie się trzeba się mówić, ale trzeba się przy Pani Wojciech Rodzima. Też mówiła, że się nie uda zrobić, tam wspomina ta Pani, że się uda zrobić całą operację. Całości w jednym roku. No w jednym roku, że się uda zrobić. A na my mamy 34350 zł. Jeszcze są jakieś zadania? Nie ma wszystkiego. Chyba, że jeszcze coś dostaniemy, jakieś grosze. Dobrze, Szanowni Państwo, w takim razie otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo, nie jest ku temu stosowny. Rozumiem, że nie. Natomiast to ja chciałbym Państwa poinformować o tej sytuacji związanej z tym zadaniem wyjazd dla integracyjny dla osób niepełnosprawnych. W tym roku Wydział Spraw Społecznych, który tutaj nadzoruje realizację tego zadania z ramienia Urzędu Miasta Krakowa, no, jednoznacznie uparł się przy takim zapisie, który no, faktycznie
faktycznie jest w procedurze planowania i realizacji tego zadania i w pierwszej kolejności przy realizowaniu tych zadań powinny w tym uczestniczyć organizacje pozarządowe i jakby tutaj przede wszystkim jest taki kierunek określony i przede wszystkim w ramach konkursu ofert te środki powinniśmy przekazywać. Natomiast, no tak jak Państwo doskonale wiecie, no tutaj z tym konkursem ofert tej kadencji no, są doświadczenia niezbyt dobre. Tak naprawdę no, wszystko wskazuje na to, że nie ma i funkcjonuje tutaj na tyle sprawna organizacja pozarządowa, która wypełniła, złożyłaby wniosek dotyczący realizacji tego zadania i to zadanie zrealizowało. No, w związku z tym przekazanie tych środków na otwarty konkurs ofert no jest, to wiąże się z dużym ryzykiem, i ten wyjazd w roku bieżącym się nie odbędzie, no i to będzie duża strata, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych z naszego terenu. Natomiast o tej rozmowie ze mną, przynajmniej pierwszej, pan dyrektor Żądło no był bardzo nieugięty i no zdecydowanie opowiadał się za tym, żebyśmy te środki przesunęli, jeżeli chcemy mieć wyjazd dla osób niepełnosprawnych na konkurs ofert. No ja w tej sprawie, tak jak chyba o tym mówiłem na którejś z ostatnich sesji, poprosiłem o pomoc pana Bogdana Bostara, pomocnika prezydenta miasta Krakowa do spraw problematyki osób niepełnosprawnych. No i pan pełnomocnik tutaj podjął się pewnej takiej mediacji. W wyniku tej mediacji udało się nakłonić pana dyrektora, aby zgodził się, aby dowiedział spraw społecznych był realizatorem tego zadania i wyłonił jakiegoś takiego realizatora fizycznego, jakiś podmiot, który też czasy zorganizuje i całą tą akcję czasową przeprowadzi. Dlatego, że tak się dzieje w dzielnicach Nowokuckich, gdzie jest współpraca dość ścisła, tak jak Państwo orientujecie między tymi dzielnicami. Tam cztery dzielnice nowokuckie organizują taki wyjazd dla osób niepełnosprawnych. Opracowały pewien regulamin kwalifikowania osób do udziału w tym wyjeździe w tych czasach. Jest to jakby wyłączone dla czterech dzielnic, a realizatorem formalnym jest Wydział Spraw Społecznych. No i tutaj panu pomocnikowi jakby udało się przekonać pana dyrektora, by nas też bądź to włączyć do tego programu realizowanego przez dzielnice nowokuckie, no bądź też mam nadzieję, bo tutaj są pewne też różnice między sposobem finansowania i realizacji tego wyjazdu przez dzielnicę Jedenastą, a przez dzielnicę Nowokuckie, gdyż tam to wygląda w ten sposób, że nie ma, z tego co ja się orientuję, co mi przekazał pan pełnomocnik i pan dyrektor, tak ostrych kryteriów, zwłaszcza jeśli chodzi o, ale zwłaszcza jeśli chodzi o kryterium dochodowe dla osób biorących udział. Natomiast te osoby, które ubiegają się o możliwość takiego wyjazdu, no muszą sobie zapewnić 50% środków z PFRON-u i składają wniosek do PFRON-u, a drugie 50% jak gdyby dokładają dzielnicy. No, u nas, tak jak Państwo doskonale wiecie, jest to w całości finansowane przez Radę Dzielnicy, z tym, że no jest, są dość sztywne kryteria, jeśli chodzi o dochód osiągany przez osoby ubiegające się o udział w tych czasach. To czy to jakoś się uda powiedzmy tutaj synchronizować z tymi zasadami, które obowiązują w dzielnicach nowokuckich? Szczerze mówiąc nie wiem. No myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie dla nas przez Wydział Spraw Społecznych takiego odrębnego wyjazdu. No, w świetle informacji uzyskanych z
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, no wynika, że nasze osoby dla naszych osób niepełnosprawnych, dla naszych mieszkańców niepełnosprawnych złożenie tego wniosku, uzyskanie tych środków, no, no to stanowiłoby dość istotny problem. To są osoby niepełnosprawne, rozpoczynające się na wózkach. Zobaczymy, jak ostatecznie ten problem zostanie rozwiązany. Ja jestem w kontakcie z panem pełnomocnikiem i z panem dyrektorem rządu, bo myślę, że do czasu kolejnej sesji już będę znał konkretne i ostateczne stanowisko Urzędu Miasta Krakowa w tej sprawie. Natomiast tak dzisiaj na pewno warto pozostawić to zadanie, ten wyjazd dla osób niepełnosprawnych. Osobom bardzo na tym zależy. Same te osoby zbierały podpisy i z tego co wiem też zwróciły się w formie pisemnej o pomoc do pana pełnomocnika i do pana dyrektora. Także oddolnie ci nasi mieszkańcy podjęli taką akcję mającą na celu no, utrzymanie tego zadania powierzonego. Także uważam, że warto, żebyśmy to kontynuowali i jakby to ja się osobiście zaangażowałem w to, aby to zadanie zostało w tym roku zrealizowane. No ale to tak naprawdę to wszystko zależy od dobrej woli Urzędu Miasta Krakowa. W ramach dyskusji nad projektem. Więc tak, mam pierwsze pytanie, bo tutaj chodzi o kwotę 50 tysięcy. I mam takie pytanie, ile osób, czy to jest ta sama kwota mniej więcej, co była w tym roku? Chciałbym wiedzieć po prostu, ja może dokończę tylko moje pierwsze pytanie. Mianowicie akurat tak się złożyło, że trafiłem na to podwórze między innymi dlatego, że są tutaj te osoby niepełnosprawne. Ja się w tej wspólnocie z niektórymi z tymi osobami wychowałem, można powiedzieć. I znam te osoby. Są to osoby, które są 15 lat temu, jak byłem w tej wspólnocie, to były dzieci, teraz są osoby dorosłe, ale są osoby, które mają swoich rodziców. I oczywiście to jest tylko, mówię o piątce z tej grupy, której znam osobiście. Ci rodzice są niewielodzietni starsi i nie byłoby wielkich problemów, żeby złożyli, przynajmniej oni, do PFRON-u o dofinansowanie wnioski. Ja myślę, że w ramach naszych możliwości dla tych, co nie mogą, moglibyśmy się o to dowiedzieć. No, chodzi mi o to, żeby zrobić tak, żeby więcej może tych osób mogło pojechać, albo żeby ta kwota nie była taka duża. No nie, troszeczkę mi się wydaje, to nie wiem. Jeżeli chodzi o finanse, tego nie wiem, ale proszę zobaczyć, że w punkcie czwartym jest inwestycja na 34 tysiące, a tu jest 50 tysięcy, prawda, na jeden turnus. No trochę tutaj te proporcje mi się tutaj nie zadają. To tak tylko pierwsze opacje. Przepraszam. Pan przewodniczący. Proszę pana, taka sytuacja jest. W zeszłym roku było 44 osoby na wózkach inwalidzkich. To nie są osoby takie, które chodzą czy coś. Wszyscy byli na wózkach inwalidzkich. To były ludzie tacy, którzy jeszcze do tego był autobus, tam był lekarz, tam było wszystko. Także to było super. No to jest naprawdę jedyny ośrodek, który jest do tego przystosowany. 750 zł było od osoby towarzyszącej, która no, była, bo musi być przy tym, żeby opiekować się nim, a 1200 było od osoby na wózku inwalidzkim. I było naprawdę, no już chyba tańszego nigdzie nie znajdzie, bo to było przez Caritas. Także tutaj nic nie kombinuje, ale bardzo dobre warunki, także naprawdę jakbyśmy tam byli na odwiedzinach, no to ile wdzięczności te ludzie dali dla nas, to na razie nie da, to się nie da. Bo to zależy, jak weźmiemy ośrodek taki, który kosztował 2000, to pojedzie 15-20 ludzi. To się nie da ukryć, to się tego nie można powiedzieć pieniądzać. To było wszystko. Także jeszcze później jedna pani była taka, której trzeba było przywieźć jeszcze sprzęt taki, który trzeba było z wózka brać i na podnośnik jeszcze trzeba było przywozić, także tutaj już nie da się. Transport w każdym razie, no kurtanie, no nie może, wycieczkę mieli jeszcze też, tylko dwa razy mieli wycieczkę. Także już tani tutaj się nie da się zrobić. Tylko chodziło o to, że jak będę tak ściągać, to ściągnął także z tego nic nie wiedział. Bo gdzie pójdziemy na nie?
chyba grudnia. No na tym, na tego się nie będę mówił. Wykorzystując środki z PFRON-u, nie zwiększyć jeszcze obszaru działania. No, ja sobie pomyślałem... Drugi autobus z jednym słowem. No, to tak, bo jeżeli PFRON by dopłacił 50%, to mamy, no tak, licząc prosto stówę, prawda, na ten wydatek. No nie wiem, czy by moc tutaj nie pomógł tym osobom wypisać to takie dofinansowanie z PFRON-u. No tak właśnie myślę, bo ten element, że PFRON pomaga jeszcze takie działania, no to byłby dobra, albo nawet tak, że my finansujemy opiekę, a PFRON tak w części pokrywa tego niepełnosprawnego. Tak? Chodzi o to, że PFRON by nam dołożył tych pieniędzy. No ta idea była, tutaj uważam, że trzeba byłoby spróbować. PFRON, jak można? PFRON, to z PFRON-em nie jest to takie proste, bo do PFRON-u złożyć, to trzeba złożyć już, siedzieć tam w kolejce, gdzie jest tak już listopad, później grudzień, żeby dostać wniosek i złożyć się wniosek, żeby jakiś tam grunt dostać z tego. Dostaje się połowę i całą połowę, żeby dostać, a połowę musi płacić człowiek, a tutaj są ludzie tacy, którzy naprawdę nie mają grosza, bo jakby patrzyliśmy na te zarobki, to jak oni mają na osobę tam 600-400 zł, to nie ma takiej możliwości. I jeszcze co chodzi? I na przykład ja nie wiem, czy ten ośrodek jest zakwalifikowany jakimś znowu jakieś boje, nie jakoś przez wojewodę, dobrze tak jak teraz jestem tutaj, tylko przez jakiś ośrodek znowu lekarski musi mieć znowu całe dokumentacje, to wszystko, nie wiem, to jest po prostu, to by musiał być biuro zrobione, a pani na inspektor będzie kosztuje zdrowia. To się nie da. Nie ma ważnej możliwości. Na pewno my jakby tej aktywności i tego wysiłku za te osoby, które mają złożyć te wnioski, to my tego nie zrobimy, no bo to muszą zrobić oni albo w imieniu czy służbowie rodziny, no to jest jakby oczywiste. Natomiast mówię, no to z jednej strony jest taka formuła, że nie ma jakiegoś, bo tam z tego co ja wiem, w tych dzielnicach nowogórskich no, nie ma bardzo ostrego kryterium dochodowego. No, świetne informacje tutaj od pana dyrektora, to wynika, że tam naprawdę to no, każdy, znaczy oni mają przysłać ten regulamin, bo to znaczy przewodniczący skonstruowali jakiś regulamin, w oparciu o który teraz będą kwalifikować te osoby, no ale z tego co wiem, to do tej pory te kryteria kwalifikacji do udziału w tym wyjeździe no były zdecydowanie bardziej liberalne niż u nas, jeśli chodzi o kryterium dochodowe. I to też uważam, że to nie jest tak do końca dobry model, bo trudno finansować w czasach na 50% osobie, którą stać na to, żeby pojechać na trasy czy sanatorium i zapłacić 100%, no bo to uważam, że pieniądze i środki publiczne no, powinniśmy z dużą roztropnością wydawać, zwłaszcza w czasach kryzysu. Także no, prosiłbym, żebyście Państwo mi dali jeszcze parę tygodni na doprecyzowanie formuły realizacji tego zadania z Wydziałem Spraw Społecznych. Dobrze, nie przeczytaj tego projektu, jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Nie widzę, rozumiem, że poprawki też nikt nie składa. Bo pan przewodniczący już się odbył do głosów w dyskusji. Dobrze, w takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zadań powierzonych problematyka osób niepełnosprawnych. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę podejść. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta. I